Hej Gawidowie, właśnie wyjeżdżamy na wakacje i jak zwykle jesteśmy spóźnieni. Mamy 4 godziny 40 minut do lotu, a jesteśmy w Gdyni, a lot jest w Warszawie, więc szybko się pakujemy do auta i jedziemy, mamy nadzieję, że zdążymy. Po drodze trzeba jeszcze zjeść, zatankować, zrobić miniaturkę do Oli filmu, a lecimy później 9 godzin. 6. No ale ze zmianą strefy czasowej 9. My już jesteśmy zapakowani, jedziemy i będziemy wam dawać znać na bieżąco, jak nam idzie. Kurde, już się obrodziłem cały. No co ty gadasz? No zobacz spodnie, no. To musi być flexen, bo to Dubaj. A ja jedziesz w dresie Adidasa. Powinieneś mieć, wiesz, Louis Vuitton dres. A jakby tak tu? LV na tym brudnym markerem? No ty jedź, a dobra, nie jedziemy, LV. Serio. Jechaliśmy na stację zatankować, swoją drogą. To jest ta sama stacja, na której byliśmy, jak mówiliśmy, że jedziemy do Włoch. I to tak. Samo pani robiła ci kanapkę. Tak? Tak. Okay. No. Mam nadzieję, że tą kanapkę się tak samo nie ubrudzę jak tamtą. Nadrabiamy powoli czas, więc na 99% zdążymy. Ale zawsze nawigacja pokazuje dużo więcej niż się de facto jedzie z tej tak. Warszawy. Nie wiem jak to jest. No, także jedziemy dalej. Dojechaliśmy, odstawiliśmy auto, jest mega zimno. Paweł zostawił w ogóle kurtkę w aucie, żeby nie brać jej ze sobą. To bo po co mi w Dubaju kurtka? Jak wrócimy, to może być na minusie i wyszedł minus 15 bez kurtki. To ty pójdziesz po auto, podjedziesz po mnie i będzie gitara. Nieprawda, tak nie będzie. Zostało nam 1,5 godziny do lotu, idziemy oddać walizki, przejść kontrolę i wtedy sobie chwilkę pogadamy i opowiemy o naszym locie. A jest ciekawe naprawdę. Bardzo ciekawe. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapeczkę w górę, my idziemy szukać, gdzie możemy oddać bagaż i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, jesteśmy już po kontroli, po oddaniu bagażu i tak dalej. Szybko poszło. Bardzo bo szybko. Mieliśmy priorytet i mogliśmy po prostu przejść taką kolejką bez ludzi tak naprawdę. A to dlatego, że lecimy biznes klasą. Mhm. Tak. Lecimy lotem i tam było coś takiego jak licytacja, czy chcesz mieć biznes klasę. Zacznijmy od tego, że mieliśmy do wyboru albo lot Emiratami, liniami lotniczymi Emirates, albo mieliśmy wybór, żeby lecieć lotem. Lot lotem był 4000 tańszy, dlatego też go wzięliśmy. I potem stwierdziliśmy, że zobaczymy ile kosztuje upgrade, bo czasami jest tak, że można kupić upgrade za naprawdę małe pieniądze. Tak. I okazało się, że jest coś takiego jak licytacja, no i tam można było licytować od 600 zł chyba. Mhm, my daliśmy 725. Tak. I ostatecznie udało się, kupiliśmy upgrade znaczy... za... Ale to też za mniej jeszcze, tak. Bo wydaliśmy to za 725, ale ja postanowiłem, że zadzwonię sobie na infolinię i pani do mnie na infolinii, że 669 zł kosztuje upgrade. Więc stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Zobaczymy jak to jest, bo w sumie nigdy nie leciliśmy dla biznes klasą. Dziwne. Tak, przyszliśmy, wiecie, inna kolejka, żeby oddać walizki. Czerwony dywan tam był. Mamy niewiele czasu, ale jest premium lunch jeszcze przed tym odlotem. Całym lotem, więc pójdziemy tam zobaczyć jak to jest. Aha, może chcesz szybko coś przekąsić? No właśnie, ja nie wiem czy tam jest jedzenie. Powinno być. Ja muszę się wysrać. To są może lepsze kible. Dobra, idziemy zobaczyć jak to jest być w premium lounge'u. Dobra, wchodzimy. Mega fajne miejsce. W ogóle masa jedzenia można było wziąć. Jajeczniczkę, jakieś szyneczki, napoje były przeróżne. Coś na słodko było. I same siedzenia też były mega klimatyczne. Jesteśmy spóźnieni, bo Paweł siedział w kiblu. Jak zwykle. Udało się ominąć kolejkę i wyszliśmy jako pierwsi z tych wszystkich ludzi, którzy czekają. Ale i tak stoimy w tej kolejce. No ale zawsze coś, nie? Jestem ciekawa, jak duży jest ten samolot. Czy on ma jakieś ekraniki? Bo jak lecisz Emiratami, to masz normalnie ekrany. Wszystko. Ale w locie też masz, jak ja leciałem do USA, to normalnie były. No, ta biznes klasa była ładna. Tak, widziałam jak Citroen z Natalią lecieli, tylko nie biznes klasą, tylko lecieli ekonomiczną i tam były taki duży lot był i tam były normalnie ekraniki i tak dalej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy co to będzie za samolot. Bo ja słyszałam różne rzeczy o locie biznesowym. Że może być... Solo. Słuchaj, no ja za te pieniądze nie spodziewam się nawet kasu, nie? No bo tak. Ogólnie zazwyczaj jest tak, że powiedzmy płacisz 2000 za zwykły lot, a biznes klasą płacisz 20 000. Także są kolosalne różnice cenowe, ale tutaj mamy minimalną różnicę cenową. I tak już fajnie, że przyszliśmy wszędzie priorytetowo. Musimy się najeść. I tu też chyba mamy nielimitowane napoje i jedzenie, także to już jest też duży plus. Ten samolot nie wygląda na jakiś mega duży. No chyba jest mały. Chyba taki zwykły samolot po prostu. No zobaczymy. No widzowie, jak się okazuje, to są zwykłe miejsca, tylko że to miejsce pomiędzy jest wyłączone. Jest tam napisane. This seat is blocked for your comfort. No. Komfort.
wchodząc tu, na pierwsze wrażenie myślałem, okej, mam chociaż trochę więcej miejsca na nogi, większy fotel, a to jest dokładnie to samo. W sensie jak w ekonomicznej klasie, nie? Ale tak się śmiejemy i jakby za tą cenę spoko, ale jakbym dał za to na przykład po 2-3 tysiące więcej za bilet, to bym był wkurzony na maksa. Ja jestem ciekawa jedzenia, a w sumie nic więcej nie jestem ciekawa, bo nic więcej nie ma. No ale czemu się położę? Znaczy, chociaż to mamy, że jest to miejsce pomiędzy wolne, że można się położyć, nie? Chociaż te nogi przerzucić tak, czy tak, coś, tak, nie? No. Co do jedzenia, wydaje mi się, że w każdym locie powyżej tych 4-5 godzin jest posiłek w cenie, nie? Tak coś kojarzę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak zawsze było, jak latałem. Ale bardziej chodzi o to, czy będziemy mieć inny. Wydawało mi się, że tak jak się leci na taki długi, no bo to jest 6 godzin lot, że ma się telewizorek. Ja leciałem, tak jak mówiłem, już lotem do Stanów i tam była biznes klasa, były to takie fotele, wiecie, co możesz położyć na płasko i tak dalej. Myślałem, że to też tak będzie, bo ile tam do Nowego Jorku się leci 7-8 godzin, no to jest podobna długość, nie, lotu, a tu dupa. Może kiedyś się uda polecić taką prawdziwą biznes klasę. Jeszcze nie wystartowaliśmy, już dostaliśmy napoje darmowe. Zwykła woda. Może jakaś perlage to jest albo coś takiego. Ty się obudził? Straciłem obrus. Właśnie chciałam powiedzieć widzowie, że dostaliśmy obrusik. Czyli niedługo będzie jedzone. Widzowie, dostaliśmy napoje w szklanym kubeczku. Z szklanym, nie plastik. Szkło. Mamy nasze torby. Przeszliśmy kontrolę, ogarnęliśmy sobie karty SIM. Uberka zamawiam zaraz. Tylko tak. Tam gdzieś jest punkt Ubera, musimy go znaleźć. I idziemy na dwór, zobaczcie jaka jest pogoda. W sensie jak wysiedliśmy z samolotu, to było ciepło. Było gorąco wręcz. Ale nie ma już słońca, no bo w sumie jest 18, nie? O kurde, ale zaduch. Jest przyjemnie. Nie jest go... No, bo ty jesteś w bluzie. No to... Ja jestem w grubych ciuchach, ale śmiesznie tu jest. Fajnie, nie, przyjemnie jest. Serio, myślałem, że będzie duszno. Wiesz, ja nie lubię duchoty ogólnie, nie? No, nie jest duszno. Jest tak okej. Okay. No dobra, idziemy ogarnąć Uberka i idziemy się na chwilkę. Przyjechał nasz Uber. Będziemy w ogóle jechać przy tych wszystkich wysokich budynkach. Fajnie. No. I będziemy jechać ładną Toyotką. Hybrid. Ekonomicznie. W tym czasie jak jedziemy, bo mamy 40 minut drogi aż, to może wam zrobić podsumowanie odnośnie naszego lotu w biznes klasie. Czy było to warte 600 zł? Gdybym miał za to zapłacić takie 3-4 stówki, to git. Jakbym miał już zapłacić 2000, to bym to był nie. Wkurzony. Ja też bym nie zapłaciła. Jedynie było spoko, ale nie wiemy jakie było w ekonomicznej klasie. Czy było takie same, czy było inne. Przekonamy się o tym, jak będzie w ekonomicznej wracając. I to pokażę wam na naszych Instagramach, na które swoją drogą was zapraszamy. W momencie, gdy ten film wlatuje, to będzie trzeci dzień naszego wyjazdu, a jesteśmy 7 dni. Tak. No. Także no jeszcze możecie dużo zaobserwować na Instagramach naszych. Fajne było to, że mieliśmy to miejsce pomiędzy sobą wolne, że mogliśmy się wyspać. Tak. Bo tak naprawdę my spaliśmy dzisiaj w nocy 2 godziny tylko. No i fajne było. Był ten lounge, gdzie można było też zjeść. Czy warte 600 zł? 300-400. Tak. Można by było dać. Ale nie 600. No. A jeżeli chodzi o hotel, to idziemy do naprawdę fajnego hotelu. Do takiej ikony Dubaju. I co najlepsze, nie spodziewaliśmy się, że tam pojedziemy, ale idziemy z kimś. Kto ogarnął to dość fajnie. Moja mina, jak patrzę na każdy z tych budynków po kolei. Dosłownie. Wow. Widziałaś tego tutaj, kosmitę?
Wow, co? Wow. Ej, czuję się tak niepewnie. Nieswojo. No. Ale ten hotel robi wrażenie. Nie spodziewałem się, że będzie robił takie wrażenie. Patrz to wejście. Ale tu jest ludzi dużo. Znaczy to, że jest ludzi dużo, tu jest dużo przestrzeni, ja nie wiem, co tu się dzieje. Wow. Mamy już pokój, jesteśmy na 12 piętrze. Nie mówiliśmy, o jakim hotelu jesteśmy w ogóle. Beskity. Jesteśmy w Atlantisie. Ewidentnie jest to ikona Dubaju. Jak piszesz hotel Dubaj, to ci wyskakuje od razu Atlantis. Nawet nie, jak piszesz tylko Dubaj, to od razu wyskakuje ten hotel. Ja jestem w szoku, jak to wszystko wygląda. Wow. Nie, no jest ładnie. Jest pięknie. Jest ślicznie. Jestem ciekaw naszego pokoju. Serio? Dobra, zostawiamy wszystko. Idziemy oglądać. Wow! O kurcze! O kurde! Wow! Ej, czy się... taką bak napisali! A my nie byliśmy tu! Tu jest wanna! A co ty? Ty nie wiedziałeś? Tu jest wanna! Czuję się jak na Malediwach. Na Malediwach było to samo w hotelu. Tak, no. Właśnie wracając. Jesteśmy tutaj z Wujkiem Łukiem i Fusialką. No i oni jako ekipa tu byli, ale mamy widok zajebisty. Tu widzimy wszystko, chodźmy do łazienki. Tu jest prysznic, fajny. Jest kibelek, jest wanna. Będę mogła się kąpać i będziemy mogli patrzeć na widoczek i będziemy się kąpać. Fajnie. Ja jestem w szoku, ja nie wiedziałem, że to hotel jest tak ładny. Serio, ty nie patrzyłeś? Nie, ja nie patrzyłem. Nie, no ja przeglądałam filmy i tak dalej, więc wiem, jak wygląda. Okej, ja widziałem tylko w teledysku trzy kipy, jakby te korytarze i tak dalej, ale nie robiło to takiego wrażenia w tym teledysku. No wiesz, tam było wszystko dynamiczne i było fokus na osobach, nie? A nie na przestrzeni. Ale wow. Chodźmy zobaczyć widoczek. Mamy balkon i to całkiem spory. I możemy normalnie na ten balkon wyjść, tak o. Tak. Zarobiście. Ej, serio, jesteśmy wysoko. Ej, ja się boję tu stanąć. Ej, zobacz, jak to jest ładnie. Ja wiem tyle. Nie, no ładnie. To jest pięknie. Cieszę się, że Łuki nas namówił na Atlantisa. No, aż muszę sobie zdjęcie w to? Nie, no ślicznie tu jest. Ja pierdzielę. Ogólnie my nigdy nie byliśmy w hotelu, żeby tak pobyć dłużej, tylko na Malediwach, a tak to nigdy nie byliśmy w hotelu. No ale to też jest taki hotel wow, nie? No. Jakby no walizki będziemy się ogarnąć i potem idziemy zjeść coś, tak. Co? Tak, znalazłem jakąś burgerownię, która jest tam, przy tych fontannach. Tylko trzeba pojechać tam taksówką, no to Uberem. Spoko. No od jutra będziemy mieli super furę, a to już chyba zobaczcie u mnie. A będzie zajebiste auto, jaram się best. Ja jestem w takim szoku. Ja też nie wiem, czy to jest to co teraz nagrywamy, jest pewnie chaotyczne. Ale ja jestem w szoku, gdzie my jesteśmy. Jak leciliśmy na Malediwy, to bardziej ja chciałam polecieć, a Paweł po prostu poleciał ze mną. A teraz jest na odwrót i to ty bardziej chciałeś polecieć do Dubaju niż ja. I serio mi się podoba też. Ja byłem śpiący. My spaliśmy od północy do drugiej. Ja dzisiaj nie śpię. Nie, ja się tutaj patrzę i kapię się na to miasto. Pięknie. Dobra, widzimy się, jak będziemy jechać zjeść. Aha. Ocia właśnie się wykąpała, ja jeszcze nie. Ale chcę ci pokazać, co zrobiłem, jak się kąpałaś. Widzisz? Pierwszy raz w życiu, jak gdzieś wyjechaliśmy, rozpakowałem walizkę. Chodź. Otwiera gdzieś się szafa. Jest miejsce dla mnie. Zostały ci co prawda same wieszaki na spodnie, ale możesz je użyć też normalnie na koszulki. Fajnie, fajnie. Także tu wiszą koszuleczki, tu są buciczki, kapeczki, tu są spodenki, tu są majciuszki, długie spodnie, wszystko jest. A ja? No to masz tu, tu i gdzieś tam. Teraz ty się możesz spokojnie tutaj kąpać. Dobra. Postaram się gdzieś wcisnąć. Chcieliśmy zjeść do burgerowni. Znalazłem jakąś burgerownię, która niby jest super i nie jest wcale droga. To wszędzie ślicznie. Wszędzie są ja palmy. Ja nie mogę się napatrzeć. Wszędzie są palmy, wszędzie jest oświetlone wszystko i wszędzie jest pięknie. O. Wiecie, idziecie taką Wenecją, też jest ładnie, ale są stare budynki. I ja się tak nie jaram starą architekturą, a idziesz tutaj i widzisz jakąś randomową fontannę, albo nie wiem. Jakiś wysoki strumyk, budynek. Wysoki budynek. Albo te światełka wszędzie, jakby jest naprawdę bardzo pięknie to. Palmy na co oświetlone, no. Ja pierdzielę! I wszędzie są fontanny, baseny, jakieś takie rzeczy. Będziemy tu częściej przyjeżdżać. Może nie do takiego drogiego hotelu. Ale są tańsze, też fajne. Tak, ale będziemy. Czy tutaj na pewno chcieliśmy tak chociaż raz tak poczuć takie wakacje, takie wow. Tak, co trzeba przyznać, że tutaj nie oszczędzaliśmy, bo stwierdziliśmy, kurde, robiliśmy to daily i jakby dawno nie byliśmy na wakacjach. Ostatnie Malediwy też były nieudane i stwierdziliśmy, kurde, chcemy pojechać gdzieś, gdzie serio poczujemy takie wysoki standard, nie? I jakby wow takie zrobi to na nas. Tak, no i rzeczywiście zrobiło. Jak na razie robi wow. Mam nadzieję, że będzie robić przez kolejne 6 dni. Dobra, idziemy jeść, bo ja zaraz umrę z głodu. Ja nic nie jadłam od samolotu, a w samolocie tylko zjedliśmy tak naprawdę te pankejki. Jedziemy szukać restauracji. Tu.
Latzburger. Niby dobre. Ma 4,7 i chyba 300 opinii na Google. No to nie tak źle. Ja widać faktycznie Atlantis. Menu ci dają na tablecie, przecież w Polsce to by już dawno ukradli tego tabletu. Przed chwilą był pokaz fontan, właśnie się skończył chyba. Nagrałam filmik, to wam teraz tutaj wrzucę. Mega ładne to było i tak sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy fontannę. Ta. Jak to Paweł powiedział, tańczącą wodę. Dobra, to jest smako. Frytki Giga Kozak. Coś, co kocham. Ser. Pyszne. Jest takie przyprawione, fajne. No, doprawione jest dobrze. Ej, serio, to jest dobre, no. Mega dobre, no. Ja wziąłem fryteczki na ostro, podjadam właśnie, są też Giga Kozak. Bułeczka mięciutka, jak w cheeseburgerku. Top. Zarąbista. No to może dlatego, że jesteśmy głodni po całym dniu. Możliwe. Ale opinie się skądś wzięły, nie? Paweł ma klasycznego burgera. Tak jest. Pyszne. No, mega dobre. Wrócimy tu jeszcze, już to czuję. Już zjedliśmy, jedzonko było naprawdę przepyszne. Nie spodziewałam się, że znajdę tak o restaurację, tak. Po prostu taką dobrą. Jeżeli każde jedzenie będzie tak pyszne, to będzie super. Może po prostu był fart, taki jednostrzał. Być może. I też nie zapłaciliśmy aż tak dużo. 200 parę złotych wyszło, no. Ale wzięliśmy dużo. Wzięliśmy mozzarella sticksy, frytki, napoje. Byłem pewien, że zapłacimy więcej, o tak. Ja też myślałam, że będąc więcej. W takim miejscu, że tak naprawdę jesteśmy na palmie i jesteśmy z takim widokiem, to byłem pewien, że zapłacimy więcej, a jednak nie było aż tak źle. Dobra, my teraz idziemy sobie na spacerek. Aha. Potem idziemy do hotelu spać, bo jesteśmy bardzo zmęczeni, więc z wami widzimy się jutro rano. Czuję się jak w bajce tutaj, nie? Ja mogę iść i się ludzi patrzeć. Dobra, do zobaczenia jutro. Mieliśmy się widzieć rano, ale właśnie zamówiamy sobie Uberka do hotelu i zobaczcie, co znaleźliśmy. Można tutaj sobie zamówić Ubera helikopterem. Niesamowite to jest. Jest napisane, że only available for Dubai City, czyli tu w Dubaju możesz, o tak o. Z tego co wiem, w Stanach chyba też w LA można, tak mi się wydaje. No ale my bierzemy najtańszego, selecto. No więc teraz widzimy się już jutro. Dzień dobry, niedawno wstaliśmy, wykąpaliśmy się, ogarnęliśmy się i idziemy zjeść sobie śniadanko. Dobry. Tak mi się dobrze spało i się nie wyspałem. Poszliśmy spać o 4:30. Tak, trochę się zagadaliśmy i tak wyszło. Widać po mnie? Widać, ty masz zamknięte oczy prawie. No dlatego mam to właśnie. Mam okulary. Tak. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj mają na śniadanko. Wziąłam sobie omlecika z warzywami i z serem. No i oczywiście coś na deser, czyli gofry i croissant z nutellą. A jeszcze są owocki, więc jeszcze później pójdę po owocki, bo wyglądają przepięknie. To jest omleta. Ale dobry, jak ja maleliwa. Ja też wziąłem sobie omlecika. Bardzo dobre śniadanko. Jeszcze nie zjadłaś. No ale już widzę, że jest dobre. To nie może być niedobre. Paweł zjadł już swoje śniadanko i poszedł po deser. I patrzcie to. Dawka cukru i oczywiście owoc dla wyrównania. To jest czekolada z ciastem, a nie ciasto z czekoladą. A to dobre. Dobre? Aha. Guferka pan akurat ciepłego ściągał, to sobie wziąłem. Okej. Okay. Robimy test arbuza. Smakuje arbuz, wow. Nie, właśnie arbuzy na wakacjach smakują zupełnie inaczej. Kwestia klimatu pewnie, ale kocham arbuzy w takich ciepłych miejscach. Pochodka. A wychodząc ze śniadania mamy taki widoczek. Nie? Tam rekiny pływają w środku. Zauważyłaś, że wszystkie tery mają jeden kierunek ruchu? Tak. Znaczy nie. Zobacz, ta płynie na przykład w drugą stronę. Ale większość z nich płynie tak, tutaj. I tak w kółko. I w ogóle wczoraj było dużo mniej płaszczyk i w ogóle mniej ryb, tak jakby, nie wiem, odpoczywały czy spały wieczorem. A dzisiaj jest ich mnóstwo. Ja bym mogła tutaj spać i patrzeć na to cały dzień. Wróciliśmy po śniadaniu do pokoju, Paweł zasnął, więc ja idę korzystać z basenu, poopalać się trochę z Kasią, więc będę kończyć już dzisiejszego vloga, resztę dni zobaczycie u Pawła na kanale w środę o godzinie 14. Mam nadzieję, że taki film się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, polecicie też na nasze Instagramy, tam będą fajne fotki z Dubaju. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!